Jesteśmy na 114. Międzynarodowym turnieju Rosenhof Dare Cup Görlitz. 7 lutego 2016. Mecze eliminacyjne, kort polski. Kto wie i zna tradycję turnieju, to wie, że na moim turnieju nie ma numerów kortów, nie ma numeracji, tylko są korty narodowościowe. Polski, hiszpański, niemiecki. Tam właśnie jest baner w języku polskim, dlatego jest to kort polski. Mecz eliminacyjny grupowy, na pierwszym planie Andrzej Charytoniuk z Wrocławia, a gra z Filipem Witasem z Bolesławca. Tak jest, trzeba się rozebrać, jak już rozgrzane. Żeby te ruchy były wolniejsze, znaczy wolniejsze, swobodniejsze. Nie wiem, jak ten game się zakończył, Hubercia. No ale Państwo, skoro oglądacie, śledzicie, to wiecie. 1-0 dla kogoś. O, dobrze, dobrze, smacz. A, chyba Filip coś nam zepsuł. Szkoda, szkoda, bo to fajna piła była. Filip chyba przegrał swój serwis. Filip, można powiedzieć, że rośnie razem z turniejem. Po raz pierwszy, kiedy był, to był taki, o, dotąd może, dotąd, tyle urósł. Czyli przyjeżdża do mnie, do nas już od wielu, wielu lat. Tradycja turnieju sięga 9 lat, więc podejrzewam, że od tych 5 na pewno już... Uuu, szkoda, szkoda, to wyglądało nieźle, ten skrócik. Myślę, że od 5 lat do nas odwiedza. Andrzej się, kurczę, jego taką wizytówką to jest serwis. Świetnie serwuje pierwszy serwis. Chyba to jest tego prawo jego wzrostu. No i w ogóle ostatnio całkiem nieźle pogrywa. Powiedział nam, że jest to skutek również takiego efektywnych odwiedzin u okulisty. Grał w okularach. Nigdy nie grał z tego, co nam mówił. No i rzeczywiście, że kurczę, że jak z tym wzrokiem nie czuję się taką jakiś komfort optymalny, to warto odwiedzić. To chyba do siebie teraz mówię. Powinienem już dawno grać w brylach. Brylach, czyli po niemiecku okulary. A w żargonie polskim może być okulary też. Sądzę, że tak się chociaż bryle. No proszę, jaka akcja. That was good. Wiele nie brakowało. Wiele nie brakowało. Jeszcze by to sięgnął. Fajna wymiana. Akurat Eurosport jest z Filipem i z Andrzejem. No i tą taką spektakularną akcję mogliśmy utrwalić. No nie. Chyba, że na długość. No. Chyba, że na długość, Norbert, ale to nie wiemy. No, ładny serwis, ten pierwszy szczególnie był super i ten drugi też nie taka wrzutka jakaś. Tylko to już naprawdę konkretnie uderzone. Fajnie, fajnie to wygląda. Aj, szkoda, szkoda, szkoda. Troszkę więcej tej rotacji. Filip Witas to jest członek takiego słynnego teamu w Bolesławcu i to jest tak zwany Team Witasów. Czyli cała rodzinka gra w tenisa, bawi się tenisem. Norbert i Małgorzata, tato z ojcem. No i właśnie Filip i jego siostra Klaudia. To są zawsze bardzo fajne, miłe odwiedziny. Jak przyjeżdżają do mnie na turniej, to zawsze jest taka fajna, taka gwiazdeczka. Świecąca, bijąca, bo ona pokazuje, że ta aktywność tenisowa to jest świetną rzeczą.
No i jak jeszcze cała rodzinka gra, pogrywa, no to to jest naprawdę niesamowite. A jak już jestem przy rodzince, to mamy tutaj tatę. Tato siedzi, przy tym mówił brawo. Mamy tatę. Całkiem nieźle sobie radzi, kurde. Filip coraz lepiej gra. Fajnie? Myślę, że fajnie to wygląda. W przyszłym roku będziemy zaskoczeni. No, podoba mi się to. Fajnie to wygląda. Idziemy. A, Filipa już nie ma. Andrzej tylko zrobił sobie małą przerwę. Ewentualnie jeszcze konsultacje ostatnie. Dzień dobry. Wszystko okej. Okay. Wszystko okej, okay. Bardzo dobrze. Mam potwierdzenie, że to jest kort polski, baner polski. No i Andrzej Charytoniuk oczywiście. Czy to jest 2-1 dla pana? Przepraszam. Ja, dziękuję. Dokowałem kamerę, dlatego nam tutaj coś skacze. Albo skakało. Ouuu! Ja chciałem zadać głośno pytanie, czy on tego nie zepsuje, bo tak jakoś tak ostatnimi czasy tak bywało. A tu proszę, kąt pie i piękna kończąca piłka Filipa. Szacun, szacun. Tu się dzieją jakieś ciekawe rzeczy. Proszę, i trochę onieśmielił Andrzeja tym winerem. 2-1, prowadzi Andrzej, ale mamy 0-30 w tym serwisie. I who knows? Kto wie, realize. Drugi serwis, przed chwilą był podwójny błąd. Aj, szkoda, ajajaj. Miałem wrażenie, że chce przyłożyć. I później tak, i później jakby się rozmyślił, bo szkoda, bo to... To nie było nic trudnego. Jeżeli ma zdobywać punkty, to przede wszystkim właśnie z takich piłek, z takich akcji. Zobaczymy teraz, jaki drugi serwis i co zrobi Filip. Chyba nic nie musi. Bo tak miałem wrażenie, że autował, ale... Oj, ładnie. Aj, szkoda. Tutaj nie zrobi tylko kroku w tył. Jest taka zasada zawsze, że jak stoisz na sieci, ktoś ci gra loba, to możesz podskoczyć z miejsca do góry tylko wtedy, kiedy chcesz ją wcześniej zagrać, tak typu Sampras. Natomiast zawsze idzie noga do tyłu i wtedy wyskakujesz i łapiesz te 2 metry. Różnicy. Filip wyskoczył z miejsca. I to... Ajajajajaj. I to... I tamtej piłki nie złapał. Teraz taki slajsik, dziwny błąd. No, przeciwnik był przy siatce, więc tam troszeczkę się gotowało w głowie. No i się na tyle zagotowało, że wyrzucił. Chyba z tego 0 jest chyba 40-30, jak się nie... Przydałby się ten deciding point. Gramy tutaj tą regułą decydujący punkt przy równowadze. Agę? A nie, decydujący. Decydujący punkt, rozumiem. Ja. Czyli Filip wybrał stronę równowagi. Albo może nie wybrał, tylko tak stanął. Wow! Ajajaj. No bał się. Bał się skończyć i został skończony. Proszę, Andrzej. Bał się skończyć, został skończony. To tak w tenisie czasem jest właśnie, że jak ty nie przyspieszysz tej piłki, która była okazją, czyli wystawiona, łatwa, no to przeciwnik cię skończy. No musi, no bo inaczej... 1-3-0-15. Wysławiec kontra Wrocław.
przyspieszył. Za duże kroki, za dużymi krokami biega Filip. A to jest raczej główny problem w tenisie. Nie dobiegnie, za wolno się biega dużymi krokami. A ponadto ciężko jest do tej piłki odpowiednio się tam dostawić, ustawić, przysunąć, dopasować. Przejdź. A tu Michał. Michał rozegrał przed chwilą bardzo fajny mecz z Tomkiem Żurkiem. Powalczył naprawdę niesamowicie. Michał Szmigiel. Pozdrawiam Michała. A tu szybciutko jest babcia. O, to jest babcia Michała. To jest babcia Michała, bardzo wierna kibicka. No i wracamy do meczu. Nie wiem, czy to jest, może być to 0-0 coś tam, czy 40? Uuu. Troszkę nonszalancko, jak to się mówi. 15-40, okej. Okay. A czyli było 0-40. Filip już pierwszym serwisem nie serwuje. Gdzieś uciekła wiara. O, teraz coś. Boi się, boi się. No to 30-40. Nie, nie wejdź. 4-1. A tu mamy mamę, o. I mama dołączyła. Tu mamy komplet teamu Vitas. Oczywiście bez Klaudii, czyli nie komplet. A tu nowi goście z Lubania i z Leśnej. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak zwani debiutanci w naszym, moim turnieju. Którzy powiedzieli, że są bardzo zadowoleni. Popraw się, głowa do góry. No, zostaniemy na gemie jeszcze, zobaczymy. 4-1 Andrzej Charytoniu Wrocław. A Filip Witas z Bolesławca walczy o swojego drugiego gema. No, będzie ciężko, bo ten serwis pierwszy bynajmniej. Rzeczywiście Andrzej serwuje atomowo. Ale dlaczego? Ej, dlaczego? Spokojny backhand po prostu był fajny. Później gdzieś coś, kurczę. Andrzej pomaga. 30-15. Znowu ten pierwszy serwis. Zapisz wynik Małgorzaty. No tam gdzie ona jest. Znajdź Małgosię i... Gdybyś mógł oczywiście. Oj, znowu lob. Znowu lob. Będą kręgosłupy boleć. No dobra, to my się na razie z tym kortem żegnamy. Z klapką na Filipie.